Go, Neon! Nie odzywaj się do mnie, nie pyskuj! Nie pyskuj, powiedziałem! Słuchaj, syneczku, streamuję na kanale Riotu i ci brzydko nie odpowiem, ale nie pyskuj. Jeszcze szybka wstawka o tym, że jeśli podobają ci się moje treści widzu, to zostaw suba na tym kanale, lajka, zostaw jakiś komentarz. No i jeśli oczywiście podoba ci się mój content i chciałbyś więcej mnie oglądać, to codziennie od 12 streamuję na Twitchu. Dziękuję i miłego oglądania. Co dziś? No dzisiaj razem z moim gościem, czyli Zarkiem, będziemy grać rankedy i będziemy kontynuować tą serię wywiadów. No i teraz raczej będzie się to pojawiało u mnie co tydzień. Co tydzień będzie mogli poznać jakiegoś prosa. Zachęcamy do zadawania pytań. Ja w sumie już zaczynam na razie brać pytania z Discorda. Tam też możecie zadawać pytania. Jest powstał kanał Pytania do Xita i tam możecie zadawać pytania. Pierwsze pytanie, jakie mam do ciebie, Arek. Jesteś gotowy? Halo? Jasne, jestem. Dobra. Jestem gotowy. Tutaj jakiś widz pyta, jaka była twoja pierwsza ranga, którą wbiłeś w Valorancie? Od best Radiant. Radiant. Nie wiem, jaką miałem. Nie wiem, jaką nie pamiętasz. Czyli jakoś szybko bije się Radianta po prostu, tak? Od razu miałem, miałem Radianta od bety. To i to jest w sumie już takie ciekawsze pytanie. Co sprawiło ci największą trudność w zostaniu prograczem? Było mało turniejów, też nie było organizacji, brakowało się tam za darmo i tak dalej, więc. Tak, widzowie, będzie Aspas, uczymy go polskiego aktualnie i będzie za niedługo. Będę grał z Aspasem właśnie. Więc będzie oczywiście Aspas. Następne pytanie, jakie mam do ciebie, to jak twoim zdaniem radzić sobie ze złym mentalem? Mental, wydaje mi się, budujesz głównie na tym, że jak ja buduję mental. Ja buduję mental tak, że odmawiam sobie niektórych rzeczy i pójdę grać w Valoranta zamiast czegoś i tak buduję swój mental, nie? Są różne rzeczy, jak budować mental. Jak pójdziesz na siłownię, budujesz też w jakimś stopniu mental i podnosisz ciężary i tak dalej, nie? To jeszcze jedno pytanie, w sumie zanim zaczniemy pistolkę, to czy jakby jak zaczynałeś grać w Valoranta, to od razu wiedziałeś, że możesz zostać prograczem, że wiesz, czułeś, że masz takie możliwości, żeby być pro? Tak, tak jak mówię, przyszedłem z CS, tam miałem 8000 godzin i widziałem, że się wyróżniam w jakimś stopniu wszystkich, nie? Daję fleszku, no. No daj. Nie ma nic tu. Jest Cypher tylko, chcemy go skoczyć? 3-3, on jest. Ja cofam. Market, no. Smoku, omen. Leży, nice. Ładnie. Super. Dobra, teraz jest kolejne pytanie do ciebie. Będę ci takim oglądami je zadawał, żebyśmy, wiesz, też mogli się skupić na gierce. Pytanie brzmi, jakie jest twoje wyobrażenie na temat tegorocznego Ascension? Jakie drużyny według ciebie się dostaną i jaki jest potencjalny winner? Załóżmy, że możesz wytypować top 4, jakie będzie na lanie w Berlinie, nie? Apex na pewno. Z Francji Joblife. Wydaje mi się, że też może być w top 4. Turcja, Fireflux i z Ista, nice, is Ista my, albo go next. Okej. Okay. Sądzisz, że ciężej jest, to też jest w sumie fajne pytanie, ciężej jest zostać prograczem, czy utrzymać się na proscenie, jakby jak już nim zostaniesz? Ciężej jest zostać prograczem, ale utrzymać się na proscenie jest też ciężko, więc... Okej, okay, czyli wydaje się, że i to, i to obie jest... rzeczy są porównywalne, tak? Okej. Okay. Wait. Dead? Outtake. Outtake. Neon, I'm up. My ult's ready. Here we go. O kurwa, my bad. O, ma bakej! No. On nie zmienił broni, jeszcze miał na midzie. Tam Vandal leżał. What? Neon, bro. O, Xit znowu zamarzł. Ale jest okej, nie przejmuj się tym, nie przejmuj się tą kamerką. Następne pytanie to jest, jaka jest twoja ulubiona postać do grania w Valorant i dlaczego? Nie wiem. Nie masz? Killjoy chyba. Killjoy? Killjoy? Na rankedzie. Na serio? Rankedzie, no? Killjoy? No serio, Killjoy na rankedzie. Nigdy nie widziałem jakiegoś Killjoy. What to play? A jest czysty, i clear. Mogę flashować ten market. Jeszcze jeden. Odbi. Wychodzi market. Znaczy B, B wychodzi. Jedna rada, którą chciałbyś wiedzieć wcześniej, będąc jeszcze średnio zaawansowanym graczem. Mental to najważniejsza rzecz. Okej. Okay. Jakie są top 3 teamy e-sportowe w 2024 roku w Valorancie dotychczas? Gen.G, Heretics i nie wiem, kto trzeci. Chyba Sentinels. Okej. Okay. Proszę,
zasięg. Tu ja, Dawid. Go, go, Neon, go! Dał mi hita przez ścianę. Neon! Nie odzywaj się do mnie, nie pyskuj! Nie pyskuj, powiedziałem! Ale on pyskuje wciąż. Nie pyskuj, nie pyskuj. Zamknij mordę. Bo ci powiem. Słuchaj, syneczku, streamuję na kanale Riotu i ci brzydko nie odpowiem, ale nie pyskuj. Ja pierdolę. I proszę bardzo, i to jest prowokacja, to jest prowokacja. Oni już prowokują, tak? No, to jest prowokacja, no. Nic jego nie mówię, nic nie robię i to jest prowokacja. I zaraz nim pojadę i się skończy. Dobra, mam kilka pytań do ciebie, więc tak. Pierwsze, jaki jest według ciebie najlepszy gracz na świecie? Drugie, czy masz presję i się stresujesz podczas turnieja? No i dobra, na razie odpowiedz na te dwa w sumie. Mam presję i się stresuję. Stresować? Wydaje mi się, że w jakimś stopniu na pewno. Może nie za bardzo, ale w jakimś stopniu na pewno. A najlepszy gracz na świecie... Chyba Leo, Fnatic, Imo. Ja zostaję na Genie, stary. Jak Cold, no? Tak. Oh yeah! Monster on the loose! Jeden HP tej Neon dem Heada, nie? Przez buta od Rejs. Hey, let me go. Nice try. Jaka jest twoja ulubiona mapa? To jest kolejne pytanie. Na rankedach? Icebox albo Ascent, a teamowo Lotus. Midler. Dymiec. B, 1B. Kurde, mogę zeswingować. Dobra, pierwsze to jaki jest twój ulubiony skin do Vandala, a drugie to jaki moment z kariery sportowej wspominasz najlepiej? Ulubiony skin Chaos, chyba. Albo Emondir, nie wiem, nie mam ulubionego skina, a najlepszy moment z mojej kariery sportowej. Taki jeden, gdzie się mega jarałeś, albo cieszyłeś z czegoś. Jak wygrałem pierwszy turniej. A jaki to był turniej? Bilout. Bilout, okej. Okay. Bilout, no. Dwa bilouty z rzędu to chyba taki najlepszy. Fajne uczucie, pierwszy raz to może. Ojejku, ja jestem jakiś, pogrzało mnie. My bad. A nie do ciebie. Jest, on tu jest. I dwóch. Slide, ja pik. Dobra, dawaj. Jest w respie daleko, możesz cofnąć. Kurczę, teraz. Ale mnie zaskoczył, ale byłem gotowy. Jest mid i do... Jeszcze jeden! Jeszcze do lewej, niszczę flasha. Nice. Kurczę, no i fajnie, pograliśmy. Jakie było największe osiągnięcie w karierze Xita? No chyba last split, nie? I zajęcie trzeciego największe miejsca. Osiągnięcie? Jak dla mnie to regular split. Playoffy się nie liczą, to 9-0 w lidze. Mam Monik side. Weź jeden. Flash na gej. Wait, Cypher. Go set. Nice. Vandal albo KO. No i ładnie. Jaki jest najlepszy gracz, przeciwko któremu grałeś w twojej całej w karierze sportowej? Uznajmy, że grałeś oficjal, uznajmy, że praków nie liczymy, no bo wiadomo, że praki grałeś na wszystkich najlepszych już pewnie. Sinet. Grałem na Sinet, tak? Tak? Grałem 11-13. Oj, close. Oj, mój do mnie próbuje, ja się wystraszyłem. Go back! Not defusing, don't spam. Go! On ma za mikrofon, słyszysz to? Go! You have a really good mic, bro. I like it. 50 cents. Yeah, I can hear. Nie trafił. Flashing shot! Ej, dam ci ulti jak poczekasz, czekaj. Zlutuję się. Tu jest jeden, ICT1. Flash, game, go! Nie ma detaina. Dobra, daję walla na ujście. Ja go flashuję. Dawaj. Leży. Super. Nice, nie. Ej, dobra ta moja Neon jest całkiem, co? Flash albo. Dotpij. A, dodge, okej. Free. Fight. Laser take. I flash now, go! Tam, new! New flasha. Dawaj, jeden. Elbow, wait. Flashing. Picking left. Full blind. I flash short, pick! Kurde, te bele!
Nice, good job. A właśnie miałem odpowiedzieć. Tak, tak, jak wygląda twój typowy dzień? Nie wiem, wstaję 12, garniam się tam w godzinę, dajmy 13, od 13 do 14 gram tam jakiś deathmatch, 5 DM-ów, potem mam screamy, dajmy tam do 20, po robię trening, do 22 dajmy się wyrobię, wracam, rankedy, po rankerach deathmatch, idę spać o 4-5. No i kurczę, fajnie. Super. Fajnie, wygrałem rankeda.